Tarnobrzescy radni będą zarabiać więcej. Taką decyzję podjęli sami zainteresowani w trakcie trzeciej sesji. Zmniejszeniu uległa natomiast pensja prezydenta miasta. Podwyżki diet radnych to jedna z pierwszych decyzji nowej kadencji tarnobrzeskiego samorządu. Propozycja nowych stawek została przedstawiona przez prezydenta Łukasza Nowaka i prezentuje się ona następująco. Dieta szeregowego radnego, który nie zasiada w żadnej komisji, została ustalona na poziomie 30% podstawy, czyli 1288 zł. To wzrost o 349 zł w porównaniu do poprzednich lat. Uposażenie radnych, którzy zasiadają w jednej komisji, wzrasta o 779 zł do 1718 zł. Radni zasiadający w dwóch lub więcej komisjach mogą od teraz liczyć na dietę w wysokości 2147 zł, czyli o 1208 zł więcej niż w minionych kadencjach. Wzrost o 1181 zł i 1449 zł wynagrodzenia odnotowali kolejno wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący komisji. Stawkę zamyka przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, którego dieta wzrosła z 1878 zł do 3220 zł. Tak swoje decyzje tłumaczyli zwolennicy podwyżek. To jest bardziej dla mnie urealnienie. W roku 2003, w którym powstała obowiązująca w tej chwili uchwała, średnia zarobków w przedsiębiorstwach to było 2000 zł. I wtedy było 937 zł dla radnego. W tej chwili to będzie około 2200, a średnia zarobku wynosi około 8000 zł. Także i tak to jest nieproporcjonalnie mniej niż było to w 2003 roku. Ja osobiście dzisiaj za tą uchwałą zagłosuję, ponieważ po pierwsze musi ona być dopasowana do obecnych przepisów prawa i również uważam, że jeżeli od 21 lat nie były waloryzacji tych diet radnych, uważam, że też tą kwotę to powinniśmy podjąć. W wielu gminach w Polsce to się stało już 3 lata temu. Ta waloryzacja nastąpiła i tak jak wspomniałem, na pewno to będzie coś, co przetrwa nas lata bardzo długo i ja za tym projektem zagłosuję. Za podwyższeniem diet radnych zagłosowało ostatecznie 14 z nich. Dwóch radnych było przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu. Jestem konsekwentny, jeżeli chodzi o tą podwyżkę, która miała być proponowana półtorej roku temu do dwóch lat temu. Również byłem jak gdyby przeciwnikiem tej formy podwyżki. Uważałem, że taką uchwałę powinniśmy przeprocedować przed końcem kadencji. Nie zostało to zrobione. W związku z powyższym stoję na stanowisku, że nie zmieniam swojego zdania. W dalszym ciągu jestem przeciw. Warto dodać, że wśród przegłosowanych zmian znajduje się zapis, który reguluje stawki uposażenia radnych w przypadku ich absencji na sesjach oraz komisjach. Każda nieobecność skutkować będzie obniżeniem diety o kolejno 20 i 10%. W trakcie ostatniej sesji radni przegłosowali także uchwałę obniżającą dotychczasową pensję prezydenta Tarnobrzega z 10 770 zł do 9 800 zł. To jednak stawka podstawowa. Łącznie prezydent Łukasz Nowak będzie zarabiał wraz z dodatkami 17 225 zł. Decyzję o tym podjęło 18 radnych. Byli jednomyślni.